Dzisiaj już. No, no, mogę porzucić? No. Przeczytam. Dobra. Panie Stanisławie, tak. Mam dla pana Stanisława życzenia z okazji naszego dzisiejszego spotkania. O, nie ma życzeń. Gdzie one są? Nie, no jak nie ma? Nie, ja mam listę tylko, przepraszam. Dwie listy. O. A są, znalazły się. O. W imieniu Gerontology Research Group Światowego Towarzystwa Gerontologicznego i własnym mam ogromny zaszczyt i niezwykłą przyjemność złożyć wielmożnemu jubilatowi najserdeczniejsze gratulacje i z serca płynące życzenia. Dane panu było przeżyć tak wiele lat, doświadczyć trudów i radości, jakie niosły kolejne dni. Był pan świadkiem wielu wydarzeń, które decydowały o losach Polski, Europy i świata. Dzień 111 urodzin jest wyjątkowym świętem, chwilą radości dla pana, jak również dla pana bliskich. Niewielu bowiem los dał możliwość objąć życiorysem tak wiele wydarzeń przeżytego wieku. W dniu tak zaszczytnego jubileuszu składam życzenia zdrowia i pogody ducha na kolejne lata. Niechaj każdy dzień będzie pełen życzliwości i miłości osób najbliższych, a szczęście, jakim obdarzył pana los, przyniesie wiele radości codziennego życia. Jako polski korespondent Gerontology Research Group potwierdzam, w świetle aktualnej wiedzy oraz na podstawie odnalezionej dokumentacji, że pan Stanisław Kowalski jest najstarszym mieszkańcem województwa dolnośląskiego, najstarszym żyjącym mężczyzną w Polsce i trzecim najstarszym mieszkańcem Polski, a także czwartym najstarszym żyjącym mężczyzną w Europie i 13. na świecie. Bardzo serdecznie gratuluję. Za pamięć. Zdrowia życzę. Ja też. Ja też. Jestem bardzo wzruszony, że mogłem pana dzisiaj poznać osobiście. Mimo odległości, która nas dzieli. I na tą okazję też ma dla pana jeszcze jeden mały prezent. Bardzo serdecznie. Dziękuję i pozdrawiam. Proszę bardzo serdecznie. Ziemia Tarnogórska w obiektywie. Coś z mojego heimatu śląskiego.